Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 2-3. Drugi list do Koryntian. Trzeci rozdział, 2-3. Tutaj święty Paweł mówi tak. Wy jesteście listem naszym, pisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie. Napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. Chcę mówić dzisiaj na temat, który zatytułowałem sobie DNA Królestwa. Ten fragment mówi, że jesteśmy listem Chrystusowym sporządzonym przez usługiwanie. Jesteśmy listem. Wiecie, jeżeli mówi się w ogóle o służbie w Królestwie Bożym, to trzeba siebie zacząć określać jako list. Jako list. Ja jestem pewny. Moje życie jest listem. Moje życie jest listem. Musimy zrozumieć taką rzecz, że wszystko rozmnaża się według swojego rodzaju. Rozumiecie? Jeżeli są... Jest kot i kotka, to im się urodzi kociątko. Taki numer jest. Siła. Jeżeli piesek, suczka, szczeniaczek. Takie jest moje poznanie. Wszystko rozmnaża się według swojego rodzaju. Proszę, żebyście o tym pamiętali, bo to jest bardzo ważna informacja, ponieważ w biegu życia ucieka nam taka rzecz. Ucieka nam to. Często my myślimy, że my co innego posiejemy, co innego zbierzemy. To takie, taka myśl przychodzi do głowy. Ale niestety wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Na przykład niektórzy myślą, że mogą się trochę popać, poboję się trochę, usiedzę się poboję, a potem będę dalej wierzył. A teraz mam taki trudniejszy czas, więc się poboję. I myślą, że ten okres bania się, on niczego nie zmieni w ich życiu wiary. Otóż powiem Ci, że okres bania się zmieni strasznie rzeczy w temacie wiary. Na przykład niektórzy myślą, że mogą troszeczkę ponarzekać, a potem znowu wrócić do dziękczynienia. Jeżeli troszeczkę ponarzekasz, tak, to pamiętaj, że przez ten czas troszeczkę, tak, będziesz robił jakiś zasiew w formule narzekania. Zgadnij, co się zrodzi w Twoim życiu niebawem. Coś, co będzie wynikiem narzekania. Tak? Wiesz na przykład, co wyrośnie? Lęk albo wzgarda. Coś tam urośnie. Ok? Coś tam takiego urośnie. To, co siejesz, to zeżniesz. To wszystko rośnie według swojego rodzaju. I tak będzie do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Pamiętajmy, że jesteśmy listem Chrystusowym. Będziemy sobie dalej składać do góry. Co to jest DNA, przyjaciele? To jest nośnik informacji genetycznej organizmów żywych. Nośnik informacji genetycznej. Każdy z nas w swoim ciele posiada jakiś nośnik informacji, trochę o genach, które rozmawialiśmy, co nas różni od małp. Okazało się jeden gen, a jakże jest zasadniczy, prawda? A więc, kiedy Słowo Boże określa Ciebie jako list Chrystusowy, to oznacza, że w Tobie jest pewien genetyczny zapis. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, powstał w Tobie pewien genetyczny zapis. Tenże genetyczny zapis uczynił z Ciebie zupełnie innego człowieka, inną rasę, inny gatunek. I teraz to, co w Twoim życiu jest, tak, ono ma ulec pomnożeniu, aby powstały inne takie osoby. A więc inne takie osobniki mogą powstać jedynie w wyniku tego, co Ty zasiejesz lub co Ty podasz. I najlepszy numer w tym wszystkim jest taki, że posiadamy wolną wolę. Nie gra, szkoda.
I ta wolna wola powoduje, że my możemy zupełnie z innej beczki uwalniać rzeczy, niż z naszego DNA złożonego w naszym duchu. My posiadamy takie możliwości. My jesteśmy taką konstrukcją, widzicie, duchowe DNA różni się od fizycznego tym, że my możemy go uruchomić lub nie uruchamiać. Na fizyczne DNA nie mamy większego wpływu. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Masz takie DNA i taki jesteś. Banan ma takie DNA i jest bananem. Rozumiesz? Ma takie, tylko to się nie zmienia specjalnie. Mogą być różne odmiany banana, ale to jest zawsze banan. Są różne odmiany ludzi, ale to zawsze jest homo sapiens. Prawda? Natomiast w duchu wygląda to w ten sposób, że ty narodziłeś się z Bożego Ducha, został w ciebie włożony pewien łańcuch genetyczny, duchowy łańcuch genetyczny, natomiast cały czas posiadasz wolną wolę, aby ten łańcuch nie był uwolniony na zewnątrz. Czyli żebyś nie zasiał według rodzaju, który jest w twoim duchu, tylko żebyś siał dalej według rodzaju, który jest w twoim zewnętrznym człowieku. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj zebrali do kupy te rzeczy, ponieważ my musimy zrozumieć, że jesteśmy listem Chrystusowym, który ma być czytany przez wszystkich wokół. Czyli my mamy pewnego rodzaju obowiązek, żeby ludzie widzieli nasze DNA. My musimy, byłbym w stanie tak powiedzieć, my musimy uwalniać nasze DNA, duchowe DNA, do środowiska, w którym żyjemy. I to jest nasza służba. Jeśli miałbym powiedzieć dzisiaj, na czym polega służba chrześcijan, to ona polega na tym, jakbym miał jedną nazwę zastosować, my mamy udzielać naszego łańcucha duchowego, duchowego DNA innym ludziom wokół. W ten sposób mamy ich zapładniać duchowo. Rozumiecie? Bo wszystko się rozwija według rodzaju swego. A więc to, co my uwolnimy, to nasienie, które my uwolnimy, to ono przyniesie na 100% pomnożenie tego, co jest w nas. O ile jednak tego nie uwolnimy, tak? Czy też uwolnimy inną rzecz, to ta inna rzecz będzie się rozmnażać w środowisku, w którym żyjemy. Tak wygląda życie chrześcijanina. Czyli albo uwalniasz Chrystusowość, ta Chrystusowość płodzi, okej? Okay? Albo uwalniasz cielesność i ta cielesność płodzi. Nie ma połączenia tych dwóch rzeczy. Ja trochę uwalniam łańcucha DNA duchowego i trochę cielesnego i z tego wszystkiego coś się tu nazbiera. Się nie nazbiera, bo to się nie łączy. To się nie łączy ze sobą. Bo wszystko się rozmnaża według rodzaju swego. Rodzaj, to jest inaczej podstawa. Czyli wszystko ma jakąś swoją podstawę. Czyli jeżeli ja będę kładł podstawę cielesności poprzez moje życie, to ja będę płodził cielesność. Oczywiście ją ubiorę w religię i ją przyprowadzę do kościoła później. Naprawdę. To tak działa. W kościele jest pełno ludzi, w szeroko pojętym kościele na ziemi, jest pełno ludzi, którzy nigdy nie narodzili się z Bożego Ducha, bo nigdy ich nie zapłodniono duchowo, nie zostali zapłodnieni na sposób psychofizyczny. Inne DNA mają, rozumiecie, o co chodzi? Inne DNA. Podobne, ale to tak jak z małpą i z człowiekiem. Jeden gen dzieli człowieka od wejścia do nieba. Jeden duchowy gen. Ewangelia Łukasza 16:8. Ewangelia Łukasza 16:8. A może przeczytamy chyba. Pierwszego przeczytania, bo to jest, musi mieć kobiet. Potem powiedział jeszcze do uczniów, był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono,
przed nim, że trwoni jego majętność i przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszą o tobie, zdaj sprawę z tego szafarstwa, albo już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo. Nie mam siły, aby kopać, a żebrać się wstydzę, wiem, co uczynił, aby mnie przyjął do domu, przyjęli do domów swoich, zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winnyś panu memu? Ten mu odrzekł 100 baryłek oliwy, rzekł mu więc, weź swój zapis i napisz 50, potem rzekł do drugiego, a ty ile jesteś winny? On rzekł 100 korców pszenicy, rzekł mu, weź zapis swój, napisz 80. I pochwalił panu uczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglesi w rodzaju swoim od synów światłości. Zobaczcie, to jest opis działania systemu tego świata jakiś tam. Ten człowiek, pomijając różnego rodzaju aspekty, on funkcjonował w systemie świata. On miał pewien rodzaj. On miał pewien rodzaj. On był rodzaju światowego. A synowie królestwa są innego rodzaju. Ja chcę, żebyś zrozumiał, jaka jest głęboka postawa biblijna, jak Bóg kładzie nam nacisk na to. Jesteśmy innego rodzaju. I ten inny rodzaj, tak, ma się rozmnażać. Celem Bożym jest rozmnożenie tego innego rodzaju. Ten inny rodzaj ma się rozmnożyć. Inny rodzaj ma się rozmnożyć. Synowie światłości stanowią swoisty rodzaj, czyli została w nich złożona jakaś podstawa. Została w tobie złożona podstawa genetyczna. To jest, ty jesteś pewnego rodzaju nośnikiem genu Bożego. To jest w twoim duchu, która podstawa jest jakby fundamentem, na którym będą wyrastać inni, o ile zostanie ona położona. A więc jesteś nośnikiem tej podstawy i jesteś też, w cudzysłowie, właścicielem tejże podstawy. Czyli ty posiadasz absolutną władzę w tym, aby złożyć gdzieś geny Boga, albo żeby ich nie złożyć. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne. Nie ma czegoś takiego, Panie, pobudź mnie, Panie, pociągnij mnie, Panie, naucz mnie, Panie, w jaki sposób ja mam to zrobić. Rozumiesz? W ogóle to tak nie działa. To tak, to jest coś takiego, jak ze stosunkiem seksualnym. To się, ludzie mówią tak, Pan mi dał dziecko, bo jeszcze mi tekst tam dodają, dzieci są darem Pana. Ja mówię, ja wiem, że dzieci są darem Pana. Ja wiem, że dzieci są darem Pana. Tu nie chodzi, że ci Pan dał dziecko w ogóle. Pan dał system rozrodczy. Zgodzicie się ze mną? Prawda? Idzie sobie kobieta przez ulicę, prawda? Podchodzi do niej, proszę ciebie, po zmroku, że się dzieje. Podchodzi do niej, proszę ciebie, taki blady romantyk z kluczem francuskim w ręku. Tak? I uderzywszy ją dotkliwie w głowę, gwałci ją nikczemnie. Z uwagi na ten akt, tak, powstaje dziecko, tak? Kobieta jest załamana. Pan dał to dziecko, czy pan nie dał tego dziecka? Ja to lubię takie pytania zadawać. Pan dał, czy nie? To Pan zainspirował tego, proszę ciebie, lepiego z tym kluczem francuskim, proszę ciebie? Czy to nie Pan? Czy to Pan, czy nie Pan? Inna sytuacja, impreza, proszę ciebie, nawąchani, najarani, wszyscy, proszę ciebie, w łóżku, 16 osób, rozumiesz? Rodzi się dziecko. Pan dał, czy Pan nie dał? W ogóle Pan nie daje dzieci. Wiesz, co Pan dał? System rozrodczy. Że jest to jajeczko i ten plemnik i to się łączy i to się wtedy, jak się złączy, to wtedy z nieba schodzi w to duch. Taki duchem jest. I czy to jest legalne, czy to jest nielegalne, to i tak ten duch tam wejdzie. Rozumiecie, o czym ja mówię? Czy to będzie cudzołóstwo, wszeteczeństwo, czy to będzie obojętnie jaka inna patologia, to ten duch tam wejdzie, bo ten duch jest przymocowany w pewnym sensie do tego zjawiska. Tak to urządził ten nasz Pan. Także troszkę tak hamujmy z tematem. Ten Pan dał nam absolutną zdolność zarządzania. To jest ten fragment,
On mówi o szafarstwie, dlatego jest porównana rzecz. Szafarz to jest ktoś, kto zarządza nie swoim majątkiem. Czyli Bóg jakby dał tobie majątek, ok? I teraz zarządzasz nim. Ty zarządzasz łańcuchem genetycznym w twoim duchu. Ty nim zarządzasz. I teraz, gdzie ty złożysz te jajeczko, ok? Tam przyjdzie zapłonienie. A jak ty nie złożysz tego jajeczka, ok? To tam nie przyjdzie zapłonienie. Od kogo to zależy? Ode mnie i od ciebie. Jesteśmy nosnikami DNA Boga. I mamy pełną władzę nad tym, aby to pomnożyć, albo tego nie pomnożyć. Pierwszy list Jana 4,17. Pierwszy list Jana 4,17. Mówi tak. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Dobra. Jesteśmy tacy jak On. DNA Boga jest w nas. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy. I to jest kwestia DNA Boga. Mamy DNA Boga, takie samo. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. DNA Boga. To jest szok. Jesteśmy zobowiązani, aby w każdej przestrzeni naszego życia prezentować geny Boga. My musimy to składać. Musimy być jak kura, która ciągle składa jakieś jajko. Gdzie się nie ruszę, składam jajko. Bo jaki On jest, taki ja jestem. Mam dla ciebie taką informację. Jutro jest poniedziałek. To nie jest jakieś specjalne objawienie. Ale jutro idziesz do pracy, prawdopodobnie. I coś ci powiem. Albo w tej pracy zaczniesz składać jajka, tak? Albo to będzie schrzaniony dzień. Jutro masz taki obowiązek od rana. Udzielać DNA Boga. Wszędzie. Musisz po sobie zostawiać ślad. To jest twoja służba. Oto służba twoja. Wszędzie. I proszę cię, nie mów, że cię Pan nie poprowadził. Dobrze? Nie mów, że cię nie poprowadził Pan. Bo jajka kura składa nawet jak koguta nie ma. A? Nie mów do mnie, że cię Pan nie poprowadził. Ja nie zostawiam śladu jutro, bo ja nie mam takiego prowadzenia. Mam urlop od uwalniania mojego DNA. Zrozum. To idzie automatycznie. Jeżeli nie będziesz uwalniał Chrystusowości w poniedziałek, to będziesz uwalniał jakąś cielesność w swoim życiu. Każde twoje słowo, każdy twój gest, każdy twój czyn, każda twoja opinia, każda twoja koncepcja zostawi albo ślad Boga, albo ślad człowieka. Nie ma neutralnego gruntu. Nie ma neutralnej rozmowy. O czym tam sobie rozmawiałeś z koleżanką? No, o niczym specjalnym. Nie ma rozmów o niczym. Nie ma wzorca, który nic nie niesie. Albo uwolnisz DNA Boga, albo uwolnisz DNA człowieka. A wiesz, co to znaczy DNA człowieka? Jest taki zapis. Ja nawet znam DNA człowieka. Wiecie? 666 to się czyta. Słyszeliście o takim zapisie? Oto liczba człowieka. 666. W numerologii biblijnej 6 odnosi się do człowieka. A 666, tak? Ta liczba to jest trójjedyny człowiek, tak? Podniesiony do rangi Pana swojego życia. I właśnie tym zainteresował się kolega Lucyfer. Dlatego jemu przypisano ten numerek. Tak naprawdę te całe 666 to nie jest numer diabła, tylko to jest numer egocentryzmu najwyższego rzędu.
DNA egocentryka to 666. I jeżeli my nie zostawiamy DNA Boga, to my zawsze zostawiamy DNA diabła. Zawsze to się dzieje, zawsze. A więc posłuchaj teraz. Pierwszy Koryntian 10:31-32. Pierwszy Koryntian 10:31-32. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Zobaczcie. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. Albo zostawicie DNA Boga, albo zostawicie DNA diabła. Taką mamy władzę. Taka została człowiekowi dana władza. Albo poszerzymy Królestwo w poniedziałek, ok? Królestwo Boże. Albo przyczynimy się do tego, że diabeł poszerzy swój wpływ. Nie istnieje żaden neutralny grunt. Nie istnieje tak zwany system środka. Ewangelia Mateusza 22:37-40. Składajcie to sobie. Ewangelia Mateusza 22:37-40. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe przykazanie. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się zakon i prorocy. Widzimy tutaj, że są trzy przestrzenie rozsiewania DNA Bożego. Relacja z Bogiem, relacja z ludźmi, relacja z samym sobą. Będziesz kochał Boga, będziesz kochał bliźniego, tak jak siebie samego. Mamy trzy przestrzenie. I każdego dnia na tych trzech przestrzeniach będziemy mogli albo zostawić DNA Boga, albo będziemy mogli zostawić DNA diabła. Każdego dnia, w każdej konfiguracji, we wszystkim. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Ja bym chciał, żebyś uznał siebie jako list. Pamiętasz, co ci powiedziałem na początku? Jesteś listem. Ty nie jesteś kartką pustą. Jesteś listem. Coś w tobie jest zapisane. Coś jest zapisane w tobie i ty musisz to coś uwalniać. Jeżeli ty tego nie uwolnisz, to ty uwolnisz coś innego, co będzie kontra Królestwu Bożemu. Albo będziesz siał życie, albo będziesz siał śmierć. Zawsze. Taki jest człowiek. Człowiek sieje albo życie, albo śmierć. 24 godziny na dobę. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie. Cokolwiek czynicie. Wiesz, co to znaczy? Że można podcierać tyłek albo w Duchu Świętym, albo w duchu Lucyfera. Rozumiecie, o czym ja mówię? Albo tak, albo tak. Cokolwiek czynicie. Cokolwiek czynicie. Czyńcie to na chwałę Boga. Podcierałeś tyłek na chwałę Boga kiedyś? Jeżeli robiłeś to w niewierze, to grzeszyłeś. Myślałem, że to twoje naturalne. Nie. Jesteś w Duchu Świętym. Nabierz dystansu. Dystansu. Ludzie myślą w kościele, że mogą sobie jakkolwiek, bo to nie jest sprawa Boża. Dzielą sobie sakrum, profanum. Takie coś sobie robią. To im zostało, będzie mnie po tym. Po kościele katolickim. Sakrum profanum. Nie ma sakrum profanum. Taka rzecz nie istnieje. To znaczy, ona istnieje. Teoretycznie. Tylko nie dla ciebie. Bo ty cokolwiek czynisz, masz czynić na chwałę Boga. Dla mnie to słowo jest rozwalające. Cokolwiek czynicie. To nie jest napisane, uzdrawiajcie na chwałę Boga, uwalniajcie na chwałę Boga, wskrzeszajcie na chwałę Boga, głoście Ewangelię. Tu jest napisane, cokolwiek czynicie. Cokolwiek czynicie. Idziesz do fryzjera, masz włosy na przykład, ja nie mam tego szczęścia, chociaż nie wiem. Idziesz do fryzjera, robisz sobie fryzurę. Ok? Czy ty wiesz, że masz obowiązek, żeby ta fryzura była na chwałę Boga? Słyszałeś kiedyś o tym?
Albo masz fryzurę na chwałę Boga, albo masz na chwałę diabła. Idziesz sobie coś kupić do sklepu. Albo to będzie na chwałę Boga, albo to będzie na chwałę diabła. Rozumiesz, o co tu chodzi? Cokolwiek czynicie, cokolwiek, jakakolwiek rozmowa, jakakolwiek dysputa, jakiekolwiek uwolnienie poglądu. Ludzie myślą, że mogą sobie coś, ja jestem wolny, jestem wolny, jestem wolny. Ja mówię, jak ty jesteś wolny, że na ciebie patrzę, jesteś do uwolnienia, a nie wolny, jest ogromna różnica. Wolny to jestem ja. Ja jestem człowiekiem wolnym. Rozumiecie? Dlatego ja wiem, czy ktoś jest wolny, czy nie, bo ja wiem, co to jest wolność. Ja jestem wolnym człowiekiem. Nie posiadam kompleksów, zahamowań, rozumiesz, o co chodzi? Jestem bezwstydny, w ogóle jestem wolnym człowiekiem, tak? Nie boję się Boga, nie boję się ludzi. Rozumiesz? Po prostu. To jest wolność. Wiesz, jak się boisz Boga, to się nie, to nie jesteś wolny. Bo prawdziwa miłość usuwa co? To nie ja napisałem Pismo Święte. Ale boisz Boga jest potrzebne do tego. Sztura. Bojaźń Boża to jest najwyższa forma szacunku ze zrozumieniem, że Bóg jest Ojcem. Nie ma nic wspólnego z greckim słowem phobeo, czyli fobia. Ale to fobia! Fobia! Bóg mnie zabije. Albo co zrobi? Zasroma. A więc my musimy uwalniać DNA Boga w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej przestrzeni naszego życia. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Wszędzie. Czy jedzie, czy przyjedzie, czy cokolwiek czynicie. Cokolwiek czynicie. Czyli ja się muszę ubierać jak dla Boga. Rozumiesz? Ja muszę dbać o siebie jak dla Boga. Czasami przyglądam się ludziom, ja mówię, ja nie wiem, mówię, skąd ty się w ogóle urwałeś? Ty się w ogóle przyjrzałeś sobie, to jak ty wyglądasz? Kurczę, człowieku. Mówię, gdybyś był Bogiem, tak? Czyż gdybyś się sobie podobał? Rozumiem? Ludzie myślą, że używają religijnych zwrotów i to im coś daje. Ale Boga to nie interesuje. Boga interesuje nasze życie 24 godziny na dobę. I w niebie, jak pójdziemy do nieba, drodzy przyjaciele, my będziemy rozliczeni z naszego życia. I nagrody otrzymamy ze względu na to, czy my czyniliśmy wszystko na chwałę Boga. Czy zostawialiśmy DNA Boga wszędzie, gdziekolwiek poszliśmy. Do restauracji, do fryzjera, do nowej pracy. Ludzie. Rozumiesz, o co tu chodzi? Nie istnieje taka sytuacja, że zapraszamy rodzinę naszą, przyjeżdża rodzina ze świata, my siedzimy i tam pierdzielimy głodne kawałki, proszę ciebie, z nimi przez 3 dni. Siedzimy tam. Bo my nie chcemy nikogo urazić. Chrześcijanie na przykład mają taką myśl, żeby nie urazić nikogo. A ktoś ci powiedział, że w ogóle urażanie jest złe? Ja nie rozumiem. Ja urażam non-stop ludzi, człowieku całkiem niedobrze z nim. I wytworzyło się w moim życiu piękna przestrzeń. Mam albo przyjaciół, albo wrogów. Zlikwidowałem w rodzinie system środka, czyli tak zwanych fałszywych przyjaciół. Ja nie mam fałszywych przyjaciół. Albo ktoś mnie bierze w 100%, albo ktoś mnie wykopuje ze swojego życia w 100%. Jestem Chrystusowcem. Jezus albo się przyjmuje w 100%, albo się go wykopuje w 100%. Ja nie rozumiem, co to znaczy przyjąć Jezusa na pół gwizdka. Jak to jest? Ale nie ma takiego czegoś. Jezus albo trzeba przyjąć, albo go wywalić. Okej? Okay? I teraz nasze życie musi takie być i my musimy sprowokować nasze życie do tego. Rozumiecie to, przyjaciele? To nie to, że to Bóg jakoś teraz w enigmatyczny sposób, on przyjdzie do ciebie i cię do tego nastroi. Cię tam popodkręca. Nie popodkręca cię Bóg. Rozumiesz? Bóg nie podkręca. Bóg w tobie zamieszkał w 100%. W ogóle jest w tobie Bóg. Cały Bóg. Nie pół Boga, nie ćwierć Boga. Modlitwa przyjdź Duchu Święty nie pochodzi od Ducha Świętego.
Rozumiecie? Nie śpiewajcie takich piosenek i nie módlcie się w ten sposób. Bo Duch Święty jest. Ty możesz Go wezwać, kiedy się modlisz, przyjść Duchu Święty na takiej zasadzie, żeby w tym momencie zaczął działać. Tak? Ale nie czekam na Ciebie, Panie, przyjdź, kiedy Ty przyjdziesz, kiedy przyjdziesz. Bo dzisiaj mamy niedzielę, czekam, Panie. Postanowiłem czekać na Ciebie, aby przyjdzie. Ale nie przyjdzie, bo On przyszedł. Tak? I zamieszkał w Tobie i On w Tobie złożył swój zasiew. Posiew Boży jest w Tobie, nasienie Boże jest w Tobie. I teraz Ty musisz uwalniać to nasienie, bo w tym nasieniu jest boskie DNA. I to nie polega tylko na tym, że ja idę i głoszę komuś Ewangelię i w ten sposób ja sieję te DNA. To jest jeden ze sposobów siania, Wychodzimy na ulicę, głosimy Ewangelię, uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, jak to umarły, to go wskrzesimy. Rozumiesz? Coś robimy te rzeczy wszystkie. My te rzeczy robimy, okej. Okay. Ale oprócz tego wszystkiego jest cała codzienność. 24 godziny na dobę. Moje zachowanie w domu, moja relacja z moją żoną, moje wychowanie dzieci. Ja wszędzie muszę mieć, składać zasiew. Wszędzie. Nie ma takiej dziedziny życia, która jest dziedziną pasywną, jeżeli chodzi o zasiew. O, tutaj to nie muszę. Nie. Cokolwiek czynicie. Dla mnie to się... Ja nie siadam w domu, nie oglądam sobie czegoś, ja obejrzę sobie coś w telewizji, co chcę, to sobie obejrzę. A więc dlaczego ja nie oglądam, czego chcę w telewizji? Dlatego, że ja swoje chcenie doprowadziłem do stanu takiego wyśrubowania. Rozumiesz? Że ono odbiera impulsy Boga. I we mnie powstają Boże pragnienia. Ja czasami usiądę i chcę sobie coś, jak sobie zjem, jem coś. No nie, to czasami chcę spojrzeć na telewizję, nie? Słuchajcie, słowo honoru, ja biorę pilota, ja mam telewizję kablową, ja mam satelitę, ja tego nie mogę oglądać, nie ma nic. Nic. Ja przyszedłem te 90 kanałów, prawdziwie zjem kanapki akurat dwie, potem wyłączę ten telewizor. Potem nie ma nic. Nic! Ojciec Mateusz, na wspólnej, szalony taksówkarz, proszę Ciebie. Dawaj wieśniaczki, wersja polska. Ja już to się nauczyłem, a tak wiem. Tak mówię. O Boże, ojej, Jezus. Wzywam imienia Jezus. Przelecę 90, Jezus, wyłączyłem. Wow. Dlaczego? Ponieważ jest we mnie posiew Boży. DNA Boga. Ja tak wielką wartość w sobie odczytałem, że ta wielka wartość, ona nie może być zubożona żadną syficą. Nie rozumiesz? Cokolwiek czynicie, seks jak uprawiasz, na czyją chwałę, są orgazmy. Na chwałę Boga! To ma być. Tak masz dbać o to. Dlaczego? Jak przeprowadzono ankiety w Stanach, jeżeli chodzi o satysfakcję seksualną wśród kobiet, dlaczego na pierwszym miejscu są narodzone w Bożego Ducha chrześcijanki? Wypełnione Duchem Świętym. To jest dokumentacyjnie, to są dokumenty na to. Rozumiecie, ludzie? Mają największą satysfakcję seksualną. Wiecie dlaczego? Bo żyją w związkach, tak? Gdzie mają narodzone z Bożego Ducha mężów, tak? Mają normalne życie seksualne, one są zorientowane na nich, a oni są zorientowane na nie. Tak? Dlatego orgazmy są masowe. A nie człowieku. Ja już orgazm? Już nie pamiętam. Ona nie pamięta, czy ona miała orgazm. 30 lat związku, ona nie pamięta. Czujesz klimat? Cokolwiek czynicie! Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Czyńcie to na chwałę Boga! Ja Ci gwarantuję, że jeżeli nie będziesz małych rzeczy robił na chwałę Boga, to nie będziesz działał w rzeczach wielkich. W ogóle nie będziesz działał w rzeczach wielkich. Jeżeli nie będziesz miał dbałości o to, aby... Ja nie wiem, co zrobić. Mamy klatkę schodową na przykład u nas. I u nas mieszkamy my na tym piętrze i sąsiedzi naprzeciwko.
Ja na przykład nie mam czegoś takiego, ja nie mam takiego czegoś, że mnie nie obchodzi nic poza takim moim kawałkiem domu. Rozumiecie? Ja jak wystawiam worek na śmieci, na korytarz, chociaż moi sąsiedzi mnie znają przez lata i oni, nasze życie, które mamy teraz, tak, to jest mistrzostwo świata. Bo w tym domu i się wydarzały straszne rzeczy w ogóle. I ci sąsiedzi byli świadkiem strasznych rzeczy. I teraz, jak ja wystawiam worek na śmieci przed moje mieszkanie, to ja zrobię wszystko, żeby ten worek nie przeszkadzał moim sąsiadom. Nawet na 5 centymetrów. Rozumiecie? Żeby nie śmierdziało z tego worka. Ja sobie tak wszystko poustawiałem, żeby tam nikomu nic nie przeszkadzało. A wiecie dlaczego? Bo ja to robię na chwałę Boga. Na chwałę Boga. Wszystko robię na chwałę Boga. Nie mam podejścia olewczego do jakiegoś zjawiska. O, to takie małe duchowe. To mało duchowe jest. Nie, to nie jest mało duchowe. Dzielę się z kimś opinią na jakiś temat. Ja uważam, że ta opinia ma podnieść chwałę Boga teraz. Ta opinia. Ktoś mnie zapyta o cokolwiek. Artur, co ty myślisz o tym czy o tamtym? I ja odpowiem to, tak, co Bóg ma w swoim sercu. A skąd ja wiem, co Bóg ma w swoim sercu? Bo ja z tym Bogiem przebywam, bo ja mam DNA Boga. Ja teraz odpowiem tak, jak Bóg ma w sercu. A nie udam, że nie słyszę. Albo nie powiem czegoś, tak, co by wniosło inne DNA. Bo ja muszę wnieść zasiew Boży. Co ja muszę wnieść? Zasiew Boży. A więc relacja z Bogiem, relacja z ludźmi i relacja z Tobą samym. To wszystko musi nosić znamiona duchowego DNA. Jeżeli tak nie będzie, to nasza służba nie będzie efektywna. 1 Koryntian 11:1, ostatni fragment. 1 Koryntian 11:1. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Dla Królestwa. DNA Królestwa wprowadzamy tylko poprzez naśladowanie. I przykład. Jeżeli my chcemy, żeby DNA Królestwa się uwalniało w naszym życiu, to my musimy być ludźmi naśladującymi Chrystusowość, tak? I rozumiejącymi, że tylko poprzez przykład jesteśmy w stanie to uwolnić. Tylko przykład jest kanałem przepływu. Żadne suche teksty. Przykład. Niczego nie wniesiemy z nieba na ziemię innym sposobem niż poprzez przykład. Święty Paweł o tym mówi nie raz. Bierzcie ze mnie przykład. Rozumiecie? Patrzcie, co tutaj mówi. Bądźcie naśladowcami moimi! Co on powiedział w ogóle za tekst? Bądźcie naśladowcami moimi! On powiedział, że bądźcie naśladowcami Chrystusa? Nie powiedział tak. A wiecie, dlaczego nie powiedział bądźcie naśladowcami Chrystusa? Bo powiedzenie bądźcie naśladowcami Chrystusa nie pochodzi od Ducha Świętego. To nie jest z Ducha Świętego. Ponieważ, żeby ktoś mógł coś naśladować, to musi to zobaczyć. U kogo? U Ciebie. A więc nie kieruj go do Chrystusa, tylko skieruj go do swojego życia. Dlatego jest napisane, kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. To znaczy, że jeżeli ktoś Ciebie zaprosi do domu na zupę, to Twoje zachowanie w tym domu, Twoje słowa, Twój sposób jedzenia tej zupy, Twoje podejście do całego zjawiska, ono to coś właśnie zaświadczy o Chrystusie. DNA Boże uwalniane jest przez przykład. Bez przykładu nie ma zasiewu. A bez zasiewu nie ma rozwoju. A więc wyprodukujesz tylko to, co objawisz w przykładzie. I teraz posłuchaj, nie wyprodukujesz niczego innego. Twoje gadki mogą być teologiczne, teologicznie poprawne. Ty poprawnie coś przekażesz. Tak? Ale to jest za mało.
Dla środowiska, w którym żyjemy, to jest za mało. Rozumiecie? Wiecie dlaczego? Bo wokół jest tysiące przykładów prosto z piekła. Ludzie, zobaczcie, jak funkcjonuje ten świat. Ten świat daje przykład. Daje przykład. Jest w internecie taka kobieta, nie pamiętam jak się ona nazywa, Pepsi, jakaś tam człowieku taka. Anoreksję ma. Anoreksję ma. Kolana ma grubsze, proszę ciebie, niż uda. I ona propaguje modę różną. Ona wygląda jak szkielet, oficjalnie się przyznaje do anoreksji, ok? Słuchajcie, tam miliony ludzi na tym blogu są. Ona propaguje to, ok? Fotografuje swój chudy tyłek. Ona daje przykład młodym dziewczynom, jak mają wyglądać. Teraz mnie posłuchaj. Jaką ty masz siłę przebicia? Przecież ona pokazuje przykład. I przez to, że ona pokazuje ten przykład, setki młodych dziewczyn są ładowane w anoreksję. A demoniczne siły wspierają żniwo. Rozumiecie? Moje pytanie, jak my wyjdziemy naprzeciwko tego problemu, tak? Suchym słowem. Jezus cię kocha. Podpisany nikt. Ok? Jezus cię kocha. Podpisany nikt. Wiecie dlaczego my ujawniamy wszystkie nasze wszystkie nasze poglądy w internecie? Ja mam ujawnione wszystkie moje poglądy w internecie. Wszystkie. Nie ma takiego poglądu, którego ja nie ujawniłem. Wiecie czemu? Bo tu chodzi o pokaz mojego życia. Ja muszę zaświadczyć przykładem. Żeby zasiać DNA Królestwa, ja muszę zaświadczyć przykładem. Ludzie wiedzą, jak się nazywam, jaki jest do mnie numer telefonu, gdzie ja mieszkam. Rozumiecie? Wszystko wiedzą. Wszystko. Rozumiecie, czego potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi, którzy będą rozsiewali duchowe DNA. My potrzebujemy takich ludzi. My nie potrzebujemy teoretyków. Kościół na ziemi nie potrzebuje teoretyków, którzy mają ukryte życie swoje. Ja się nie obawiam swoich porażek, opowiadam o swoich upadkach. Wiecie dlaczego ja tak robię? Bo ja mam w ogóle pewność zbawienia. Ty. Ja mam pewność zbawienia, więc nie ma żadnego... A więcej ci powiem, ja jestem jak głupi, ja jak głupi przyjmuję w ogóle informacje takie z nieba, że w ogóle ludzie mnie kochają. Ty, ja uwierzyłem w ogóle, że mnie ludzie kochają. Ty. Ja po prostu uwierzyłem w to, że jestem akceptowany przez ludzi wokół mnie. Że mnie kochają i mnie lubią. Teraz, no dobrze, to mówię, jak mnie kochają i mnie lubią, to ja mogę wyłożyć im swoje życie i na podstawie swojego życia, rozumiesz, zacząć im prezentować królestwo. Jak przede wszystkim będą wychodziły moje mankamenty, halleluja, no to z uwagi na to, że oni mnie lubią, to w ogóle tutaj ze mną pójdą w tym wszystkim. Dlaczego mnóstwo rzeczy nie dociera do ludzi? Bo nie ma tam przykładu życia. Głosimy Ewangelię bez przykładu życia. Utajniamy się przed ludźmi. Jesteśmy skryci. Jesteśmy inkognito. Trochę wyjdziemy, powiemy o Jezusie, potem się wycofamy. A świat daje przykład. I przykład jest silniejszy niż słowo. Przykład jest silniejszy niż słowo. Dlaczego dzieci? Zobaczcie, jak się dzieci rozwijają. Dzieci nie będą szły za słowem rodziców, tylko za przykładem. Przecież my usługujemy rodzicom, dzieci. Rozumiesz, my widzimy, rodzice mówią, bo dzieci mnie nie słuchają. A ja mówię, ale dlaczego dzieci mają cię słuchać, skoro ty prezentujesz coś innego, tak, w tym domu, niż to, co mówisz? Że nie rozumiem. Jeżeli mówisz o miłości, a kłócisz się, tak, ze sobą, albo na przykład mówisz, że kochasz, że za coś kocha mamusię, tak? Tylko, że dzieci w ogóle widzą, że śpicie osobno. No myślisz, że dzieci są głupie? Że to małe, małe głupki takie, którym wkitujesz do głowy, kocham mamusię. A czemu śpisz w salonie 11 lat? I ty oglądasz sport, a mamusia modę na sukces? Tak? A czemu wymieniacie tylko przez ciebie takie sformułowania? Kawy czy herbaty? Dzisiaj zupa, dzisiaj kurczak. Masz pieniądze? Rozumiesz, że taka rozmowa, tak? I temu dziecku, a temu dziecku się mówi, posyła go się na szkółkę niedzielą do kościoła i mu się mówi, że Bóg jest miłością i Bóg jest z nami, Bóg jest w naszym domu, tak? I dziwi się, że jest ściwko, że to dziecko w ogóle nie idzie za tym słowem. Ja mówię, za czym ma iść?
No proszę cię. Przykład jest silniejszy niż słowo. DNA królestwa niesiemy przez przykład. Ludzie, my nie możemy inaczej, my nie przejdziemy tego interesu, rozumiecie? Jesteśmy listem Chrystusowym, czytanym wszystkim narodom. Gdziekolwiek pójdziesz, tam cię będą czytać. To, co podasz, to odczytają. To nie jest coś tam, wiesz, innego. Twoja przemieniona osobowość jest kanałem rozprzestrzeniania Królestwa Bożego. Twoja przemieniona osobowość. Osobowość to jest nic innego, jak struktura cech charakteru i zachowań. To jest struktura cech charakteru i zachowań, to jest osobowość. I ta osobowość, ona jest kanałem przejścia, kanałem przejścia. Ty myślisz sobie, że ty możesz bez osobowości Chrystusowej, widzialnej osobowości szerzyć Królestwo? Nie możesz, nie dasz rady, bo to nie ma opcji. Wszystko inne jest mrzonką, taka mrzonka. Chodź, pójdziemy na ulicę, podgłosimy, rozumiesz, coś tam zrobimy, a dalej szambo w życiu. Ok? I krzyczenie, że Bóg jest Bogiem łaski, Bóg to kiedyś wyprowadzi. Zrozum, tak, Bóg to wyprowadzi, może kiedyś, o ile ty się jakoś zaczniesz z nim zgadzać. Natomiast do tej pory, dopóki ty nie prezentujesz w osobowości swojej parametrów chrystusowych, do tej pory ty nie zasiewasz chrystusowości. Rozumiecie, te rzeczy nie zasiewasz, no. No nie ma zasiewu. Jest tam jakaś pro ciebie tłubanina w tej ziemi, ale nie zasiew. No. A potem jest zdziwienie, jak mało ludzi się nawraca. No bo ludzie na przykład się nawracają. Na przykład. Rozumiesz? Dlaczego za Dawidem szli ludzie? Dlaczego on był ukochanym królem Izraela? Do tej pory się go czci w Izraelu. Bo Dawid po prostu on był z nimi, on świecił przykładem, rozumiesz, o co chodzi? Jak tańczyli, to rozdarł szaty na gołą klatę, tańczył z nimi, rozumiesz? W ogóle nie było tam bata na niego. Razem z tymi żołnierzami żył, spał, chodził, kręcił się po prostu wśród tych ludzi, to oni go kochali, życie kładli za niego. Oni mieli przykład, dlatego się Jezusa nazywa synem Dawidowym, tak? W ten sposób. Osobowość to jest połączenie dziedziczenia i wypracowania. Czyli ty odziedziczyłeś rzeczy od Boga i masz je w duchu, a teraz masz wypracowywać metody uwolnienia tych rzeczy. Rozumiesz, czym jest osobowość? To jest połączenie dziedziczenia i wypracowania tych rzeczy. Nie to, że Duch Święty jest we mnie. Czasami moja żona mówi, to dobrze jeszcze, żeby się ujawnił. Bo ja nie wątpię, że on w tobie jest. Tylko jest taki, wiesz, tajnos agentos na razie. Może jesteś na 100%, kiedy oddałeś Cię Jezusowi, Duch Święty zamieszkał w tobie. I on jest, tylko jest utajniony. Przyczajony tygrys, już nie był ukryty smok. Czai się. A wiesz, czemu się czai? Bo nie robisz przestrzeni. A on bez przestrzeni się nie uwolni. To jest bzdura, bzdura, bzdura. Będziesz latał z miejsca na miejsce, będą krzyczeć na ciebie: ogień, 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 ogień. Będą cię czarpać, aż nie upadniesz na ziemię, bo tam się, wiesz, na czym polega sprawa? Trzeba tak długo wyszarpać człowieka, aż ma dosyć i sam upadnie. Są dwie rodzaje upadków pod mokiem. Są oryginalne i wypracowane. Mówię wam, jak się wypracowuje to. Ogień! Człowieku, ja ważę 90 kg, a tak wjadę w człowieka, który ciebie, ogień, rozumiesz, tego z fotelem przyrzucę. On leży i na końcu leży i on nie wie dokładnie, czy powinien teraz wstać, bo rozumiesz, bo nie wie w ogóle, czy to w dobrym temacie jest wstać, a może to jednak Duch Święty tak zadziałał? Tak poleżę jeszcze, w ogóle za cholerę tam nie ma nic. On leży, w ogóle nic się nie dzieje, ja mówię, poleżę jeszcze. Leżą z boku, to ja poleżę. Ja tak leżałem nieraz, pod mocą. Leżałem, bo mi głupio było wstać. Bo nie wiedziałem, czy Duch Święty nie przestanie działać, tylko że kurczę, go wcale tam nie było. Zrozumcie to. To nie tak zadziała. Natomiast zadziała to w ten sposób, że ty pozwolisz Bogu, aby On cię zaczął uczyć i zdecydujesz się, żeby uwalniać Boże DNA. I podejmiesz działania. I nie puścisz jutro, proszę ciebie, sobie spirali swojego życia i nie powiesz, o, jakoś to będzie. Nie. Albo jutro będziesz siał Chrystusa, albo będziesz siał szatana. Coś będziesz siał jutro.
gdzieś tam wyruszysz na siew. Wszyscy jesteśmy skazani na sianie. Bo spłodził nas siewca. Rozumiecie, o co chodzi? Mamy sianie w genach. Musimy siać. Musimy coś zasiać. My nie zasiejemy, po prostu to się źle czuje. Musimy siać. Ale teraz pytanie, co ty będziesz siał jutro? Co ty będziesz siał? Ludzie... Słuchaj, inny przykład. Ludzie żyją ze sobą bez ślubu, ok? I myślą, na przykład jest wierząca osoba, jedna jest osoba wierząca i żyje z osobą niewierzącą bez ślubu, tak? I teraz ona ją przekonuje, ta wierząca osoba, do Chrystusa. Śpi z nią, oni śpią razem, żyją razem. Potem przychodzi i mówi, pastorze, bo on się nie chce nawrócić, tam ona się nie chce nawrócić, ja mówię, ja bym się też nie nawrócił. I ty w ogóle nie dajesz przykładu. Jaki to przykład? Ja wyszedłem z więzienia, moja żona była nie, moja narzeczona, wtedy jeszcze nie żona, była nienawróconą osobą. Wyszedłem z więzienia, żyliśmy ze sobą kupę lat, wiedziałem od Boga, że mam się z nią ożenić, wróciłem do domu, mówię, póki nie weźmiemy ślubu, nie będę z tobą spał. I to był przykład. I ona popatrzyła na mnie z perspektywy kobiety, wiedziała, że siedziałem 10 miesięcy w więzieniu, rozumiesz, o co chodzi? A jestem normalnym, zdrowym facetem. I teraz ja do niej mówię, ja nie będę z tobą spał, bo to jest grzech. I mówię, póki my nie weźmiemy ślubu. I wiecie co? I to w nią weszło jak gwóźdź. Musi być w tym Bóg. W tym musi być Bóg. Jakby w ogóle w niczym by nie było, to w tym musi być ten. Bo facet w ogóle, normalny facet wychodzi z więzienia po prawie roku i on nie idzie ze mną do łóżka, bo on mi mówi, trzeba wziąć ślub, bo bez ślubu to jest grzech. No to jest przykład. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Jak się sieje Chrystusowość? Tak się sieje. Czy mi się chciało ciurlać? Oczywiście. Że jestem zdrowy facet. Ale wziąłem autorytet w duchu. Bo się bierze autorytet w duchu nad ciałem. Amen? To się nazywa władza. Władza wierzącego. Władza. I nikt nie powiedział, że w tym wszystkim będzie zawsze słodko. Ok? Bo nie zawsze jest słodko. I łaska wcale nie działa zawsze w ten sposób, że jest słodka. Na pewno jest skuteczna. Ale niekoniecznie słodka. Tak samo jak pewne lekarstwa. Niektóre są fajne, a niektóre aż ci w gardle stają. Rozumiesz? My jemy płatki na śniadanie parę lat. Moje komórki mózgowe związane ze smacznością śniadań dawno po prostu zapłakały się na śmierć. Właśnie parę lat nie płatki. Ten sam smak. Czasami się zmienia odżywka kulturystyczna dosypywana do nich. Raz jest czekoladowa, raz waniliowa. Zależy, co Bartek podrzuci. Rozumiesz, o co chodzi? I koniec. I nie ma, że ja wstaję, czy ja lubię na przykład jajecznicę z 10 jajek na tłustym oczku, jak najbardziej. Ale ja wiem, czym jest władanie. Ja władam sobą. Ja się mogę nażreć tego boczku, człowieku jak głupi. Ale władam. Musisz władać systemem uwalniania DNA Bożego. Proszę Cię, nie iść na łatwiznę. Proszę Cię, nie oczekuj enigmatycznych rzeczy z nieba, że coś tam przyjdzie, wstryknie, pumpnie, coś tam się dzieje. Już fajne sprawy teraz się zadziały. Ja szerzę królestwo. Królestwo się szerzy 24 godziny na dobę. Czy się chce, czy się nie chce. Czy się ma humor, czy się humoru nie ma. To się szerzy królestwo całym swoim życiem, każdą rozmową, każdą uwolnioną koncepcją, każdym krokiem, stylem ubierania, tym jak wydajesz pieniądze, każdą rzeczą, rozumiesz? Każdą złotówką, którą wydasz. Każdą złotówką. Każdą rzeczą zakupioną do domu. Chwalisz Boga albo chwalisz diabła. Rozumiecie, na czym polega koncepcja położenia życia? Jeżeli my chcemy szerzyć królestwo, my musimy zrozumieć, że wszystko się uwalnia według swojego rodzaju. A zatem musimy się skupić przede wszystkim na pracy
nad tym, jak uwalniać duchowe DNA. Proszę, zrozumcie, to wszystko się rozwija według rodzaju swego. Jesteś listem Chrystusowym. Masz pełne predyspozycje, pełne możliwości. Bóg jest z tobą w tym temacie. Kwestia tego, czy ty zaczniesz od dzisiaj, tak, prawidłowo zarządzać każdym aspektem życia, tak, aby siać rzeczy Boże. I nie mów, ja mam inną koncepcję tutaj. Jaką masz inną koncepcję? Jaką ty masz inną koncepcję? Wszystko pod to podlega. Cokolwiek czynicie, tak? Czyńcie na chwałę Boga. Proszę cię, wychowuj dzieci na chwałę Boga. Ok? Pracuj na chwałę Boga. Zakładaj biznesy na chwałę Boga. Jak zostaniesz milionerem, to operuj milionami na chwałę Boga. Rozumiesz, o czym ja mówię? Kurczę, jak sobie pójdziesz jutro coś kupić albo za tydzień, tak? To zrób to na chwałę Boga. W ogóle nie bój się, że to cię zabije, przecież tak nie żyjesz. Kurczę. To cię podniesie, to cię wprowadzi w prawdziwy wymiar życia. Jestem mega szczęśliwym człowiekiem, naprawdę. Idę, mam promocję na ubrania. Jak ja postanowiłem się ubierać na chwałę Boga, to promocję mam. I to w ogóle się nie spina. Na chwałę Boga. Kiedy ja zacząłem, postanowiłem, że moje małżeństwo będzie na chwałę Boga, to ono zaczęło się rozwijać, a nie się cofać. A więc ja jestem szczęśliwy w tym wszystkim. Ja mam fajnie w życiu. Czyli ja robię na rzeczy na chwałę Boga i mam fajnie. Robię fajnie, mam. Sympatycznie, miło, bo wola Boża jest miła. Ok? Tak mówi Słowo Boże. Miła. Stańmy, proszę. Dobry Ojcze, ja modlę się teraz o to, co zostało powiedziane i dziękuję Ci, że te słowa, one docierają do każdego z nas. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że Ty złożyłeś w nas potężny posiew Boży. Twój posiew w nas złożyłeś, że Twoje DNA jest w naszym duchu, że my posiadamy absolutnie wszelką władzę, żeby je uwalniać. Tak, Duchu Święty. My przyjmujemy Twoje słowa, my ogłaszamy, Ojcze, że będziemy pracować teraz razem z Tobą. Będziemy współpracować w tym, aby nabierać umiejętności, w jaki sposób mamy uwalniać Twoje DNA. Ojcze, Ty powiedziałeś, że to będziemy siać, no i zbierzemy. Będziemy siać, Ojcze, Twoje DNA. Będziemy siać Chrystusowość w każdej dziedzinie życia, w małej i dużej. Nie będziemy patrzyli, Ojcze, tylko na te rzeczy, które są spektakularne i ogólnie uznane za potężne i wielkie duchowo, ale będziemy każdą dziedzinę uznawać za przestrzeń zasiewu. Nasze słowa, nasze koncepcje, nasze myśli, nasz cały wewnętrzny świat wyobraźni i marzeń, nasze działania w pracy i w rodzinie, Ojcze. Nasz styl zewnętrznego bycia. Wszystko, Duchu Święty. Wszystko, Duchu Święty. My się otwieramy na to, Duchu Święty. My ogłaszamy, że będziemy siać Chrystusowość w każdej dziedzinie życia. Ojcze, my będziemy świecić przykładem. I nie będziemy, Ojcze, na tym się spinać. Bo Ty, Duchu Święty, jesteś w nas. I Ty teraz jesteś tym, z którym my się zgodziliśmy. I my się zgodziliśmy na to, co Ty powiedziałeś w Twoim Słowie. I my jesteśmy teraz pewni, że już to mamy. A więc Ty, Duchu Święty, działasz przez nas. Ty, Duchu Święty, działasz przez nas. Uwielbiamy Ciebie za to, Duchu Święty. W imieniu Jezusa. Amen.